Jedna z zawodowych gazet dowiedziała się o czesnych na Winchesterskiej uczelni. Arabski dziennikarz wzywa Wielką Brytanię do interwencji w bahrajńskim proteście. Dawny mieszkaniec Winchesteru wygrał ostatnio Oscara. I w sporcie. Sześciobramkowa sensacja pomogła drużynie Winchesteru przejść do historii. Witam Państwa, Justyna Chłont. Zapraszam na specjalną edycję w Winchester News Online. Być może, że studenci z Uniwersytetu w Winchesterze będą musieli płacić 7,5 tysiąca funtów czesnych rocznych od 2012 roku. Głowy wyższe uczelni odmówiły gazecie The Times potwierdzenia bądź zaprzeczenia tej informacji. Kieran Brannigan zebrał różne opinie na ten temat na terenie uczelni. Jedna z gazet Wielkiej Brytanii poinformowała, że Uniwersytet w Winchesterze być może będzie żądał 7,5 tysiąca funtów czesnych. Statystyki wskazują, że obecnie studenci opuszczają studia z długiem, który może przekroczyć 24 720 funtów. Ta kwota zawiera roczne czesne oraz koszty na życie, takie jak zakwaterowanie i jedzenie. Od 2012 roku ta kwota może się dramatycznie powiększyć. To znaczy, że kwota zadłużenia jednego studenta byłaby 37 350 funtów w przeciągu 3 lat. Wyższa edukacja będzie za droga dla wielu osób. Ludzie zaczną patrzeć na inne opcje, na przykład koledże zawodowe, które będą tańsze i będzie można się więcej nauczyć bez zadłużeń. Patrząc na dłuższy dystans, mimo tego, że czesne są bardzo wysokie, uczelnia jest bardzo dobra, więc być może będzie warto tyle zapłacić. Próbowaliśmy rozmawiać z głową uczelni, jednak oni odmówili komentarzu. Wszyscy śledzimy dramatyczne wydarzenia w arabskim świecie. Jeden ze studentów z Uniwersytetu w Winchesterze bardzo przejmuje się losem taty, który spośród politycznego niepokoju w Bahranie. Te zdjęcia pokazują protesty, które miały miejsce w tamtym królestwie. Tutaj w Winchesterze Alia Jamri śledzi kolejne wydarzenia kraju. Student pierwszego roku dziennikarstwa przyjechał do Winchesteru z Bahranu, gdzie jego tata nadal pracuje jako dziennikarz. Często z nim rozmawiam, szczególnie na temat protestów w Bahranie. Udało nam się porozmawiać z tatą Aliego, który powiedział, że protesty są mocne, jednak nie brutalne. Jest tutaj setki ludzi strajkujących, atmosfera jest bardzo napięta. Bahrain jest zbliżony z Wielką Brytanią ekonomicznie i politycznie. Mansour powiedział nam, co brytyjski rząd powinien zrobić. Powinni zapewnić bezpieczeństwo, żeby armia nie strzelała więcej do tych, którzy protestują. Powinni pomóc w dochodzeniu i ukarać tych, którzy są winni. Jak na razie Ali będzie musiał dalej śledzić wydarzenia przez internet i modlić się o lepsze jutro. Hannah Keegan for Winchester News Online. Kobieta ze Southampton stawiła się do wielkiego sądu w Winchesterze, oskarżona o morderstwo swojej teściowej. 35-letnia Raibinder Kaur została zatrzymana w areszcie do dnia rozprawy. Sekcja zwłok wskazała, że Balti Kaur Butar zmarła z wielokrotnych ciosów w głowę. Paramedycy zostali wezwani do domu na Broadlands Road, ale kobieta zmarła przed przyjazdem do szpitala. Policja zaaresztowała 3 innych podejrzanych. 2 z nich było wypuszczone bez zarzutów w zeszłą sobotę. Kobieta będzie musiała się ponownie stawić przed sądem 6 maja. Przejdźmy teraz do innych informacji. Miejscowy policjant został potrącony w środku nocy przed klubem nocnym w Southampton. Kierowca czarnego hatchbacka z wysoką prędkością odjechał z miejsca wypadku. Samochód został porzucony przez właściciela nieopodal ronda w centrum miasta. Policja apeluje do świadków o udzielenie wszelkich informacji na temat tego zdarzenia. Puby są często sercem środowiska. Mieszkańcy dzielnicy Stanmore w Winchesterze robią wszystko, żeby zatrzymać ich ostatni lokalny pub. Sam Haywood.
To jest ostatni pub na dzielnicy Stanmore. Jego właściciele zaczęli negocjować, czy warto byłoby sprzedać tę ziemię. Jeżeli tak się stanie, nowa ziemia będzie przeznaczona na budowę domów. Miejscowi rozpoczęli petycję, aby pub nie został sprzedany. Dave Sumption jest na jej czele i zrobił wszystko, żeby pub nadal został otwarty. Rozpoczęliśmy petycję, jak na razie mamy około 700 podpisów. Być może uda nam się uratować to miejsce, które jest jedynym dla zmęczonego pracownika bądź studentów. Rozmawialiśmy z właścicielami lokalu, którzy powiedzieli nam, jesteśmy w trakcie negocjacji i rozpatrywania tej sprawy. Potwierdzone zostało, że w przypadku zamknięcia tego pubu będą wybudowywane tutaj domy. Mieszkańcy Stanmore podzielili się z nami ich poglądami na ten temat. Nie sądzę, żeby Stanmore potrzebowało więcej domów. Na pewno potrzebuje pubu. Za 2 tygodnie pan Sumption odda swoją petycję. Do tego czasu liczy on na 1000 podpisów, które być może zmienią los tego miejsca. Sam Homewood, Winchester News Online. I w sporcie. Po zeszłorocznej wygranej Pucharu Bucks, drużyna piłkarska z Uniwersytetu w Winchesterze zakwalifikowała się do tegorocznych ćwierćfinałów i są w drodze do pobicia nowego rekordu ligi. Michael Smith był na miejscu akcji. Winchester City przygotowywało się do kolejnych mistrzostw tego roku. Planowali oni pobić swój rekord z zeszłego roku. To wielka dla nas gra, ale także wielka szansa. Jeżeli wygramy, to pokonamy narodowy rekord naszej drużyny. Zobaczymy, czy uda nam się pokonać drużynę, która jest o ligę wyższa od nas. Tym bardziej, że nie jesteśmy w najlepszej formie. Będzie to ciężki mecz. Winchester City musiało się spodziewać najgorszego po straceniu pierwszego gola tuż po rozpoczęciu meczu przeciwko Glengroin. W drugiej połowie drużyna dawała z siebie wszystko, aby obronić dobre imię zespołu, jednak wynik dochodził już 2-0 dla przeciwników. Tuż niedługo Winchester City stanęło na nogi i pokazało, na co ich stać, strzelając pierwszą bramkę 12 minut przed zakończeniem spotkania. Te 12 minut było zbawieniem dla zespołu, gdyż to one miały wpływ na dalszy los Winchester City. Kolejna bramka miała miejsce i wynik został wyrównany. Winchester uratowało spotkanie po tym, jak kolejna bramka została strzelona. Dodatkowy czas został doliczony do meczu. To pomogło naszej drużynie wygrać spotkanie, strzelając najlepszego gola w czasie tego meczu. Końcowy wynik meczu to 4-2 dla Winchester City, które po raz kolejny wygrało te mistrzostwa. To niesamowite uczucie. Czujemy się jak zwycięzcy. Winchester przeszło do kolejnych rozgrywek, ale również pokonało swój rekord. Mikey Smith for Winchester News Online. Wtorkowe wyniki pokazują, że niepowodzenie Basingstoke Town ich nie opuszcza. Przegrali oni już kolejny mecz z Dartford. Końcowy wynik to 1-0. Zobaczmy, jaki wpływ to miało na tabelę ligi Blue South Square. Basingstoke spadło o 2 miejsca, jednakże 10 miejsc nadal ich dzieli od spadnięcia do słabszej ligi. Eastleigh przeniosło się o pozycję wyżej i jest bliżej zakwalifikowania się do rozgrywek końcowych. Welling jest teraz na 5. miejscu i ma jeszcze do zagrania 2 mecze. I na koniec, aktor Colin Farrell, który urodził się w Hampshire, świętował w zeszłą sobotę swojego pierwszego Oscara jako najlepszy aktor. Otrzymał on Złotego Gonga za wybitny występ jako król Wielkiej Brytanii, Jerzy VI w filmie Mowa Króla. To wszystko na dziś. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie Państwo więcej wysoko nagrodzonych reportaży. Wszystkim Paniom w tym wyjątkowym dniu składam serdeczne życzenia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.